Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnej audycji. O, muszę się ściszyć. Kolejnej audycji z cyklu Mądrale w Radiu Reset Obywatelski, nadawanej w każdy piątek od 17 do 19. Audycji, której gośćmi są intelektualiści i twórcy. Audycji nieśpiesznej, transowej, dialogicznej, powolnej, nieprzewidywalnej, trochę nudnej, ale zawsze chociaż trochę mądrej. Dzisiaj jest 28 maja 2021 roku. Witam serdecznie tych, którzy są z nami, hic et nunc, tu i teraz, jak również tych, którzy oglądają nas bądź słuchają na którymś z serwisów podcastowych bądź na YouTubie w bliższej bądź dalszej przyszłości. Naszym dzisiejszym gościem jest, rzec by można, nasz starszy brat w wierze, a w każdym razie osoba profesjonalnie zajmująca się tym, czym my tutaj, a już ja w szczególności, zajmuję się po amatorsku. Jest to bowiem bardzo znany redaktor, publicysta radiowy i nie tylko, gwiazda zwłaszcza Radia Tok FM, a wcześniej Radia RDC i różnych mediów papierowych, na przykład Przekroju. Już Państwo wiecie, bo czytacie, albo nie wiecie, lecz się domyślacie, ale powiem na porządku. Gościem naszym dzisiaj jest pan redaktor Tomasz Stawiszyński, który, no właśnie, w tych licznych mediach zajmuje się filozofią i współczesnością i wszystkimi ważnymi problemami naszego świata, życia, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości zwłaszcza. Ostatnio wydał zbiór swoich felietonów, bodajże właśnie z Tok FM-u, gdzie prowadzi i godzinę filozofów, i kwadrans filozofów, i jeszcze jakąś inną audycję również ze swoją małżonką. Tych produkcji jest szalenie dużo. Książka odnosi się do przyszłości, chyba mówi, chyba tytuł nosi Co zrobić przed końcem świata, o ile pamiętam. Co robić. Co robić, tak, co robić, to zrobić, więc może się dowiemy też dzisiaj coś na ten temat, czy na pewno już kończy świat i właśnie co mamy robić. Jest też Tomasz Stawiszyński, no po prostu filozofem, pisuje też jakieś rzeczy bardziej profesjonalne, na przykład o freudyzmie. Ma więc bardzo bogaty i różnorodny dorobek, on jest też częściowo elektroniczny, jest sporo takich rzeczy, które można obejrzeć, filmików, wykładów rozmaitego rodzaju. Tego jest tak bardzo dużo, przez te lata się nazbierało, że no, miał odwagę jako chyba pierwszy założyć taką autorską stronę profesjonalną, w której jest możliwość subskrypcji i dotowania. To jest rzeczywiście taki krok odważny, pionierski, no przynajmniej na tej polskiej scenie intelektualnej. Za to go podziwiam, bo wiadomo, że no to jest coś, co może wzbudzić komentarze nie tylko entuzjastyczne. Mam nadzieję, że mu dobrze idzie. To jest strona stawiszyński.org. Zachęcam do zajrzenia tam. Ja się bardzo cieszę, że zgodził się Pan wziąć udział w naszej zupełnie amatorskiej produkcji i bardzo, bardzo nasze radio jest. Jaka tam amatorska? Jest nasze radio w każdym razie bardzo takie, no właśnie, niszowe. To jest radio społeczne o niewielkim zasięgu, ale za to wszystko zostaje bardzo demokratycznie na wieczność w internecie, na różnych podcastach, czy stronach podcastowych, na YouTubie, więc nic nie zginie i z pewnością trochę tych widzów i słuchaczy będzie przybywać. Dla mnie ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło, że mnie pan profesor zaprosił. Witam też państwa, bardzo dziękuję. Ja bardzo chciałem już dawno pana zaprosić, bo to jest zupełnie wyjątkowa sytuacja, że prawie zawsze
zapraszam takie osoby, które no nie wzbudzają we mnie silnych jakichś instynktów polemicznych. Natomiast w tym wypadku jest inaczej. Ja należę do bardzo szerokiego grona regularnych odbiorców pańskich felietonów oraz słuchaczy pańskich wywiadów z różnymi gośćmi w Radiu Tok FM. No i ja jakoś tak mam, że na ogół się jednak nie zgadzam. Odnoszę wrażenie, że nasz gość jest takim prawdziwym trendsetterem czy discourse setterem, że ludzie, którzy chcą się dowiedzieć, co należy czytać i co należy mówić w towarzystwie, po prostu słuchają audycji Tomasza Stawiszyńskiego i już wiedzą. Myślę, że to nadmiarowe komplementy. Ja też mam wrażenie, to nie do końca jest tak, bo też mam wrażenie, że Tomasz Stawiszyński nam nie tylko wyznacza pewne standardy bezpiecznego i postępowego dyskursu, ale też jest takim pasem transmisyjnym między stolicami wielkiego świata i salonami liberalno-lewicowymi Nowego Jorku, Londynu czy Berlina, a tym naszym tutaj grajdołkiem polskim, warszawskim. I ja się osobiście bardzo prawuję, czyli spieram z tymi no właśnie najbardziej postępowymi, aktualnymi czy mainstreamowymi poglądami na różne sprawy i zupełnie już pomijając kwestię tego, co od kogo pochodzi i co sam ewentualnie wymyśla Tomasz Stawiszyński, mniejsza już o to, zawsze jak z nim w duchu polemizuję, to mam uczucie, że spieram się nie z Tomaszem Stawiszyńskim, ale z pewną bardzo silną formacją, z najbardziej postępową wersją liberalnej, oświeconej opinii. Naprawdę? Jak to się bardzo stanie, ciekawe. Jak to się dzieje, to ja wtedy mam poczucie wyobcowania z tego świata. Dlatego no liczę na to, że dzisiaj trochę się jednak pospieramy na różne tematy, co nieczęsto się w tej audycji zdarza, bo ja zwykle tak po prostu potakuję, ale tym razem może być właśnie inaczej i przez to może to dzisiejsze wydanie Mądrali może być nawet ciekawsze niż zwykle. I chciałem na początek zapytać, skoro już tak sobie wyobrażam pana jako takiego no, arbitra elegancji intelektualnej, to chciałem zapytać, co pańskim zdaniem jest na pograniczu tego bezpieczeństwa towarzysko-dyskursywnego. Inkluzywność, z inkluzywnością w ogóle te środowiska liberalno-demokratyczne mają trochę kłopotu, zwłaszcza wtedy, gdy przychodzi do różnic poglądów i wyznaczenia no, granic dopuszczalnych, akceptowalnych poglądów czy języka. Tu jest pewna dysproporcja. Ogólnie jesteśmy bardzo inkluzywni i zapraszamy wszystkich, niezależnie od koloru skóry, płci, orientacji seksualnej, wieku, etnosu, etc., etc. Natomiast gdy chodzi o wypowiadane opinie, używany język, robimy się bardzo tacy ostrożni, żeby nie powiedzieć restrykcyjni, zwłaszcza w stosunku do, no, powiedzmy sobie, męskiej i nieco starszej części tej grupy społecznej, tak jakbyśmy sobie bardzo nie ufali, że będziemy się poprawnie, elegancko wyrażać. No i bardzo wielu rzeczy jakoś nie wolno powiedzieć, albo trzeba to robić niezwykle ostrożnie, bardzo dyplomatycznie, poprawnie, politycznie, jak się czasem mówi. Ja mam silne obawy, że gdybym się znalazł w takim towarzystwie, w jakim się zapewne czasami znajduje Tomasz Stawiszyński, to zaraz bym popełnił jakieś faux pas i by mnie drugi raz nie zaprosili. Więc chciałbym się dowiedzieć, czego właściwie już nie wolno mówić w towarzystwie naszym, jakoś tam się identyfikuje z postępową opinią, czego nie wolno mówić, co mogłoby być gorszące. No podam może przykład z dnia dzisiejszego. Pan Czarnek, otwierając nową
uczelnię dla fundamentalistów katolickich, które się będzie nazywała Collegium Inter Marium, czyli międzymorskie kolegium, powiedział, że pleni się zaraza, taka, nie wiem, czy użył tego słowa, no w każdym razie taki to miało sens, neomarksistowska, i że marksizm to jest jakaś straszliwa, zbrodnicza ideologia, z której między innymi wyszedł nazizm. No więc ja oczywiście rozumiem, że takich rzeczy w towarzystwie powiedzieć nie wolno. Ale obawiam się, że są takie rzeczy, o których ja nie wiem, że też nie wolno ich powiedzieć w towarzystwie, i chciałbym się od pana dowiedzieć, gdzie są te granice, których nie powinienem przekroczyć, żeby się nie narazić na zarzut seksizmu, ageizmu, obskurantyzmu. No właściwie nie wiem, jakie epitety jeszcze padają, no ale żeby w każdym razie nie zostać naznaczonym, wykluczonym, skancelowanym, nie wiem jeszcze, jakie określenia padają na takie właśnie towarzyskie, na taką towarzyską banicję. I jeżeli ustalimy te granice, to może uda nam się popenetrować trochę te granice i sprawdzić, czy nie dałoby się ich odrobinę poszerzyć. No, przede wszystkim raz jeszcze bardzo dziękuję za zaproszenie do tego programu. Jest mi bardzo miło, że mogę się z panem tutaj spotkać i z państwem także i porozmawiać na tematy głębokie i w sposób niespieszny, co jest wartością wielką, mam wrażenie, w świecie jednak zdominowanym właśnie przez krzykliwość i szybkość. Ale jednak nie dam się obsadzić w tej roli, w której mnie pan tutaj na samym początku obsadził. To znaczy, nie czuję się absolutnie ani discourse setterem, ani tym bardziej strażnikiem rozmaitych poprawności. Wręcz powiedziałbym, że bliżej jest mi raczej chyba do tego, co słyszę w pańskim tonie. To znaczy do pewnego dystansu i sceptycyzmu wobec tych różnych ortodoksji, które i po prawej, i po lewej stronie mamy. I nie czuję się w tym sensie właśnie częścią tego tej światopoglądowej, tego stronnictwa światopoglądowego, do którego mnie pan przypisał. Raczej się czuję kimś, kto jednak mimo wszystko stoi gdzieś trochę z boku i się w sposób krytyczny różnym zjawiskom przygląda i nie identyfikuje w takie łatwe, proste sposoby z tymi dominującymi postawami czy opcjami na światopoglądowym rynku dzisiaj w Polsce i nie tylko w Polsce. Pisałem na ten temat nawet sporo i w książce znajdzie pan takie teksty jak na przykład Dyskusjofobia i w Gazecie Wyborczej jakiś czas temu opublikowałem taki tekst, w którym diagnozowałem uwiąd debaty publicznej i właśnie tendencję do zakleszczania się w takich ortodoksjach i autorytarnych modelach prowadzenia rozmowy, czy raczej właśnie nieprowadzenia rozmowy, także charakterystycznych dla tej strony, która jest mi zdecydowanie bliższa, czyli tej liberalno-lewicowej. Na ile w ogóle ta zbitka jeszcze jest aktualna, to można porozmawiać, bo zdaje się, że pomiędzy liberalizmem tak klasycznie rozumianym, a współczesną lewicą tożsamościową jednak mamy dosyć intensywną, pogłębiającą się różnicę, żeby nie powiedzieć jakiś antagonizm. Tak więc na te zjawiska, o których pan powiedział, to znaczy na cancel culture, na victimhood culture, na różne takie tendencje do zawężania pola tego, co dopuszczalne w dyskusji, patrzę z dużym niepokojem. Wydaje mi się, że to są zjawiska, które są bardzo niepokojące i że właśnie tracimy umiejętność rozmawiania ze sobą, że pluralizm opinii i wolność słowa przestaje być wartością, a coraz bardziej zakleszczamy się w takich domkniętych, plemiennych wspólnotach i uważamy, że ci inni właściwie nie tylko nie mają racji, ale także nie powinni mieć w ogóle prawa do tego, żeby te swoje przekonania wypowiadać. Tak więc
No nie odpowiem na to pytanie, bo nie chciałbym, żeby te granice zostały tak na przykład tutaj arbitralnie zdefiniowane w tej rozmowie. No to zdefiniujmy je w praktyce. To w takim razie, skoro deklaruje się pan jako no, taki mediator, powiedzmy, który chciałby uchronić nas przed dogmatyzmem, sztywnością, surowością, jednostronnością i takimi plemiennymi odruchami w debacie publicznej, to spróbujmy przetestować na trudnych tematach. Trudnych tematach. No, powiedzmy sobie, jak dziennikarz, no ja jestem tylko tak part-time i półamatorsko dziennikarzem, ale tam odrobinę jestem, no jest dziennikarzem. No, po prostu przetestujmy trudne tematy. No, dajmy na to, mamy Me Too, kobiety na całym świecie odważnie mówią o molestowaniu, którego doznają. No i pojawia się problem ryzyka nadużyć na tym tle, ryzyka, że intencjonalnie bądź nieumyślnie pewne osoby zostaną niesłusznie oskarżone albo właśnie wręcz umyślnie pomówione o zachowaniach, których się nie dopuściły, albo zostaną przesadnie, niesprawiedliwie napiętnowane. Co ze sprawą prawa do obrony i empatii należnej tym mężczyznom, którzy narażeni są czy podlegają no, obwinieniu, oskarżeniu w ramach tego powszechnego światowego ruchu. Czy no, miałby pan możliwość, odwagę, nie wiem, publicznie wystąpić w ich obronie, wskazać, że i oni są tutaj jakby zagrożeni napiętnowaniem, wykluczeniem, że musimy być ostrożni, żeby i tych mężczyzn nie skrzywdzić. Znajdziemy odwagę na to i można, że tak powiem, nie wylecieć z salonu, jak się taką rzecz mówi? No myślę, że znajdzie pan w moich audycjach i w moich tekstach bardzo wiele takich wyrazów sceptycyzmu wobec pewnych aspektów tego typu zjawisk, o których mówimy, które się na przykład wiążą, ja w tym widzę największe zagrożenie, z posługiwaniem się niewywrotnymi strukturami w procesie dochodzenia do jakiegoś obrazu rzeczywistości, czy dochodzenia do jakiejś wiedzy o świecie. Myślę, że tutaj oczywiście i to skądinąd jest refleksja, która towarzyszy także wielu autorkom feministycznym, które krytycznie się przyglądały pewnym aspektom ruchu mitów właśnie, że tutaj głównie problem polega na tym, że mamy czasami rzeczywiście dość dogmatyczny sposób myślenia o tych sprawach, polegający na tym, że uznaje się, że jeżeli w przestrzeni publicznej coś zostało powiedziane, to oznacza, że jest to automatycznie prawda i że każde dochodzenie, sprawdzanie czy weryfikowanie tej prawdy jest wyrazem no, jakiegoś sojuszu ze sprawcami przemocy przeciwko ofiarom przemocy. To oczywiście w tych wszystkich sprawach, które były najgłośniejsze przy okazji Me Too, nie występowało, to znaczy w przypadku Harveya Weinsteina na przykład, to jest postać emblematyczna absolutnie dla tej historii, no mieliśmy długotrwałe, bardzo skrupulatne, rzetelne, powiedziałbym wzorcowo przeprowadzone śledztwo dziennikarskie, to znaczy zanim Ronan Farrow opublikował choćby jedno słowo na temat Weinsteina, to przeprowadził bardzo szczegółowe rozmowy z osobami, które oskarżały go o różne brutalne zachowania seksualne. To zostało bardzo starannie sprawdzone w tym tekście i później w książce, którą on opublikował. No nie ma właściwie niczego, co nie zostałoby w sposób bardzo skrupulatny sprawdzone. I wydaje mi się, że to jest istota sprawy, to znaczy ja bym kładł nacisk właśnie na to, żeby zwracać uwagę na pewne standardy
epistemologiczne, które powinny być zachowane przy tego rodzaju dochodzeniach, śledztwach czy ujawnieniach. I rzeczywiście wydaje mi się, że momentami to gdzieś się gubi i że momentami ten rodzaj takiego ideologicznego czy ideowego przekonania o tym, że dzieje się jakaś rewolucja i że jak ta rewolucja się dzieje, to znaczy, że mogą być niewinne ofiary tej rewolucji, trudno, bo taki dyskurs też mamy, no, to mi się wydaje bardzo niebezpieczne i z tym absolutnie nie sympatyzuję. I co więcej, uważam, że to jest przeciwskuteczne, to znaczy, że ostatecznie tego rodzaju sytuacje obracają się przeciwko całej sprawie. To znaczy, jeśli rzeczywiście mamy do czynienia z historiami, a takie historie też były, w których ktoś został oskarżony niesłusznie i na przykład złamano mu karierę albo w ogóle całe życie, no to działa summa summarum przeciwko całej sprawie, przeciwko wiarygodności na przykład różnych innych osób, które wystąpią w przestrzeni publicznej z tego rodzaju przekazem. To powiedziawszy, jedno zastrzeżenie jeszcze zrobię. To zastrzeżenie dotyczy mianowicie tego, że my mamy faktycznie realnie do czynienia dzisiaj z pewnego rodzaju głęboką, fundamentalną zmianą w sposobie mówienia o tego rodzaju doświadczeniach, które są dość powszechne. To znaczy, jak popatrzymy na badania, takie naprawdę twarde badania statystyczne, to się okaże, że ogromna część kobiet na przykład doświadczyła takich różnych form molestowania czy przemocy seksualnej, że wykorzystywanie na przykład swojej pozycji biznesowej albo jakiejś innej pozycji zawodowej w hierarchii wysokiej w każdym razie właśnie w kontekście seksualnym, no jest zjawiskiem dość powszechnym i takim, co do którego bardzo często czy przez dłuższy czas panowała jakaś zmowa milczenia, kiedy kobiety w tej sprawie zabierały głos czy otwarcie na ten temat mówiły, no to bywały właśnie uciszane przy pomocy rozmaitych takich stereotypów, etykiet czy różnych takich słów, które deprecjonowały ten ich przekaz i prowadziły do ignorowania go. No i tutaj realnie faktycznie coś głębokiego, fundamentalnego się w tej sprawie zmieniło i jesteśmy w takim procesie, mam wrażenie, kształtowania się jakiejś nowej kultury czy jakiejś nowej rzeczywistości. Tym, co niewątpliwie jest niepokojące, to jest z jednej strony właśnie ta implementacja niewywrotnych struktur, takie zakładanie, że jeśli ktoś coś powiedział, to samo przez się gwarantuje prawdziwość, bo zostało wypowiedziane, bo chęć weryfikacji czy sprawdzenia jest z kolei no właśnie jakąś formą negacji tego świadectwa, a ono jest niepodważalne. Więc to są niewątpliwie rzeczy niepokojące, podobnie jak pewien rodzaj takiej atmosfery, która wokół seksualności panuje. Rozmawiałem o tym kiedyś też z Agnieszką Graf w Tok FM-ie na temat takich postulatów, żeby usuwać na przykład pewne obrazy z muzeów, które przez tych postulujących uznawane są za no w jakiś sposób nie mieszczące się w aktualnych etycznych kanonach myślenia o seksualności. To jest wyraz pewnego takiego neopurytanizmu w odniesieniu do seksualności, z którym dzisiaj niewątpliwie też w jakiejś części radykalnej lewicy i radykalnej prawicy, żeby było śmieszniej, mamy do czynienia. No więc ten krajobraz jest bardzo skomplikowany i złożony. Są w nim elementy, które niewątpliwie są istotne i ważne i jednak dokonała się jakaś rewolucja wraz z tym Weinsteinem, który poszedł do więzienia. Teraz już myślę, że różni potężni producenci w Hollywood zastanowią się parę razy, zanim zaczną się w ten sposób zachowywać, jak on się zachowywał. Natomiast no, oczywiście też jest tam sporo takich aspektów, które są niepokojące. Ja myślę, że na panu spoczywa bardzo szczególna odpowiedzialność, bo no, jest pan tym
polskim intelektualistą, którego los i własne starania wyposażyły w najsilniejsze narzędzia regularnego oddziaływania na opinię publiczną. Ma pan na nią, jak sądzę, wpływ większy niż ktokolwiek z nas, profesorów różnych nauk humanistycznych czy filozofów. I to jest bardzo ważne, jakie pan będzie podejmował decyzje i jak dużo będzie w panu odwagi, gotowości ponoszenia ryzyka. I bardzo jestem właśnie ciekaw, gdzie są te granice roztropności i odwagi jednocześnie. Zadam więc kolejne pytanie tego rodzaju. Okej, ja tylko jedno zastrzeżenie zrobię, że ja z kolei nie czuję, żebym był zobligowany do tego, żeby, wie pan, każdy temat omawiać i na każdy temat się kontrowersyjny wypowiadać. Są rzeczy, których rzeczywiście w sposób świadomy na przykład nie komentuję albo nie włączam się w jakieś takie bardzo emocjonujące dyskusje, często bardzo radykalne, które się toczą, właśnie dlatego, że mam wrażenie, że to środowisko, w którym funkcjonujemy dzisiaj, środowisko debaty publicznej w Polsce jest środowiskiem tak zradykalizowanym emocjonalnie, tak niebywale też zantagonizowanym, że często po prostu dyskusja na pewne tematy w jakimś określonym momencie albo z pewnego punktu widzenia prowadzona po prostu nie ma sensu. Więc ja na przykład, co bywa jakimś zarzutem czasem wobec mnie formułowanym, staram się na przykład mówić raczej z metapoziomu o pewnych sprawach, a nie koncentrować się na takich bardzo konkretnych wydarzeniach czy konkretnych dyskusjach. Panie redaktorze, na meta, a nawet meta poziomowość w naszej rozmowie narzekać nie możemy. Tu się zawsze wznosimy na więcej poziomów meta niż potrzeba, ale na każdym metapoziomie... Pan jest specjalistą od metapoziomu przecież. Tak, więc... to jest mój żywioł, dlatego że na metapoziomie są już tylko pojęcia zawsze i nie trzeba erudycji, bo nie ma meta książek i meta książek. Więc rzeczywiście ja się dobrze czuję na owych metapoziomach, ale na metapoziomach też się przeprowadza pewne eksperymenty myślowe, nawet szczególnie wygodne. Więc z metapoziomu pytając, naprawdę mnie to szalenie interesuje, to nie są zaczepki i rozumiem, że może być jakiś temat, na który nie chcę udzielać odpowiedzi i już, to przejdziemy do innego, ale naprawdę mnie interesuje jakby pańska strategia dziennikarska i pańska wizja swojej roli publicznej, roli publicznego intelektualisty, no bo los pana i własne starania, jak mówię, obdarzyły tą zaszczytną pozycją. No więc proszę rozważyć odpowiedź na pytanie, tak właśnie w ramach kolejnego eksperymentu myślowego. Proszę powiedzieć, czy wpuściłby pan na antenę, dajmy na to mężczyznę, który chciałby się poskarżyć na molestowanie ze strony szefowej kobiety i na kompletny brak jakby możliwości komunikowania tego, brak zrozumienia dla swojego problemu. Czy wyobraża sobie pan no, tego rodzaju dziennikarską transgresję, bo to na pewno byłoby trudne? Wie pan, ja praktycznie rzecz biorąc nie uprawiam takiego dziennikarstwa interwencyjnego. W ogóle no, zajmuję się raczej taką publicystyką radiową, raczej właśnie dyskusjami. Ja, w ogóle moja kariera w cudzysłowie radiowa zaczęła się od Radia RDC, tak jak pan powiedział, i od programu Niedziela Filozofów, który to program miał 4 godziny co tydzień i no, były to naprawdę takie seminaryjne czasami rozmowy o różnych kwestiach metafizycznych i odległych zdecydowanie od no właśnie takich najbardziej aktualnych politycznych czy światopoglądowych sporów, chociaż takich oczywiście tematów też nie unikaliśmy tam, ale to było trochę jakoś tak, powiedziałbym, obok standardowego radiowego formatu.
raczej coś, co się właśnie wyłamywało dość fundamentalnie z tego sposobu myślenia o audycjach radiowych, to Ewa Wanat na taki pomysł wpadła. Osoba niezwykle zasłużona dla polskiej sfery publicznej i dla polskiego radia po prostu. Tylko ona chyba mogła coś takiego wymyślić, ale rzeczywiście jakoś okazało się, że jest na to wszystko publiczność, to znaczy, że ludzie też są właśnie zmęczeni tego rodzaju atmosferą, o której już tutaj mówiliśmy, i tymi sporami, które zewsząd się wylewają, i potrzebują jakiegoś głębszego spojrzenia i takiego bardziej przepastnego dystansu w myśleniu o świecie, o sobie i tak dalej. Ale no to po pierwsze, to znaczy to raczej nie jest mój format, ja tego typu rzeczami się nie zajmuję, także dlatego, że nie mam wystarczających kompetencji na przykład do tego, żeby takie tematy ruszać i takimi tematami się zajmować. Natomiast hipotetycznie, gdybym był takim dziennikarzem rasowym, klasycznym, który prowadzi jakąś audycję radiową, no to oczywiście tak, wpuściłbym. To znaczy musiałbym oczywiście mieć dostęp do dokumentacji, musiałbym wiedzieć, że to, co ten człowiek mówi, jest faktycznie uzasadnione, ma oparcie w rzeczywistości. Chciałbym posłuchać najpierw oczywiście również głosu drugiej strony i tak dalej, natomiast no jak najbardziej. Świetnie, do takiej odpowiedzi bym oczekiwał. A w takim razie proszę mi powiedzieć, czy akceptuje pan aktualny język lewicy, no, który służy do opisania maruderów, takich, którzy no, nie nadążają za rozwojem dyskursu lewicowego i kolejnymi etapami roszczeń emancypacyjnych. Na przykład, czy jest pan w stanie zaakceptować, choćby nawet tytułem żartu, takie słowo jak dziaders? Nie lubię tego słowa i mówiłem też o tym parokrotnie. Pisałem na ten temat właśnie w tym tekście inkryminowanym w Gazecie Wyborczej, w magazynie Gazety Wyborczej, on się tam jakiś czas temu ukazał. To był zresztą taki tekst w ramach bloku tekstów poświęconych dziadersom właśnie i temu pojęciu dziadersów. Mówiłem też o tym w jednym z wywiadów, które dla Wysokich Obcasów przeprowadziła ze mną Ewa Kaleta. Z wielu powodów tego słowa nie lubię. Nie lubię go dlatego, że ono pracuje na pewnej iluzji, moim zdaniem, na tym takim twardym, esencjalistycznym podziale na młodych i starych, i na dodatek jeszcze na takim założeniu, że ci młodzi są wyposażeni ex definitione w jakieś znacznie, znacznie lepsze i bardziej wartościowe przymioty, także te, które pozwalają im z rzeczywistości znacznie więcej, znowu ex definitione i a priori rozumieć od tych rzekomo starych. Ja w ogóle nie wierzę, wie pan, w to rozróżnienie na starych i młodych, na to substancjalizowanie i esencjalizowanie tego rozróżnienia mam swoistą alergię, bo wydaje mi się, że no, życie jest pewnym procesem i my wszyscy przed chwilą byliśmy młodzi, a teraz jesteśmy w jakimś innym momencie niż nie wiem, 5-6 lat temu, nie wiemy, jak to się stało. I będziemy starzy i będziemy tymi samymi ludźmi, którymi byliśmy, jak mieliśmy lat 20 albo 30. Więc w tym podstawowym sensie tego rodzaju dzielenie wydaje mi się po pierwsze nieadekwatne, a po drugie też niebezpieczne. Co się stało z ludźmi wyrzuconymi na margines przez tę zorientowaną na młodość i sprawność kulturę w czasie epidemii koronawirusa, no to widzimy w statystykach. Widzimy w statystykach ofiar domów opieki, domów tak zwanej spokojnej starości w całej praktycznie Europie. I myślę, że to posługiwanie się tym terminem ma też coś trochę z takiego, powiedziałbym, wykluczania i właśnie orientowania się wyłącznie na tą jednostronną, młodą, sprawną i produktywną
część społeczeństwa. Co w ogóle mi się zresztą średnio kojarzy z lewicowością. Mam wrażenie, że ten rodzaj zakotwiczenia się w przekonaniu, że tylko to, co młode, jest wartościowe, coś ma w ogóle z takiego drapieżnego kapitalizmu, bo to jest charakterystyczne dla drapieżnego kapitalizmu właśnie, ta fiksacja na młodości i represjonowanie starości. Więc zdecydowanie mam do tego słowa krytyczny stosunek, jakkolwiek oczywiście ono też ma pewien aspekt deskryptywny, to znaczy ono coś też nazywa i opisuje. Jest takie niewątpliwie zjawisko takich potężnych mężczyzn wysoko w hierarchii społecznej, z pokolenia, które no, funkcjonowało w świecie pozwalającym na budowanie znacznie większej stabilności aniżeli ludzie, którzy mają dzisiaj po 20, 30 czy 40 lat. I pewien modus operandi charakterystyczny dla tej grupy osób rzeczywiście pojęcie dziadersa w jakimś stopniu opisuje. Natomiast ja bym raczej szukał jakiegoś innego terminu, bo ten aspekt związany właśnie z przypisywaniem pewnego zestawu negatywnych cech wiekowi wydaje mi się po prostu i głupi, i niebezpieczny też, i nieprawdziwy przede wszystkim. Muszę powiedzieć, że ja mam trochę jeszcze bardziej surowy stosunek do tego epitetu. Uważam go za szalenie stygmatyzujący, wręcz faszyzujący, ale miło mi było słyszeć to, co pan mówi. Proszę pozwolić, że jeszcze popytam o te sprawy, które są drogie konserwatystom. Ja nie jestem konserwatystą, ale kiedyś byłem i zachowałem takie ucho na konserwatywną wrażliwość i konserwatywne argumenty. I myślę, że to jest bardzo cenne, jak ktoś niewątpliwie liberalny i progresywny no, mierzy się z tymi wątpliwościami konserwatywnymi, a więc pozwolę sobie kilka takich rzeczy wyartykułować. Za chwilę będziemy grać piosenkę, ale jeszcze jedno pytanie się przed piosenką zmieści. Dawniej dość powszechnie mówiło się, że pewne rzeczy są stosowne i niestosowne, coś wypada, czegoś nie wypada. No, były jakieś normy obyczajowe, które nie dotyczyły tylko kwestii, powiedzmy sobie, takiej demokratycznej inkluzji, egalitaryzmu, tylko właśnie tego, co jest stosowne i niestosowne, obyczajne i nieobyczajne. Czy daje pan prawo ludziom nie tym ludziom, którzy są w jakimś rezerwacie nieoświeconych, tylko ludziom no, takim jak my, to znaczy takim, którzy jako elita deklarują się jako właśnie nieelita, elitarna nieelita. Proszę wybaczyć te złośliwości, ale na metapoziomie możemy sobie na to pozwolić. A więc czy daje pan przyzwolenie naszym kolegom i koleżankom na to, żeby czasem powiedzieć, że coś jest niesmaczne, niestosowne, że ktoś się niestosownie ubrał, że używa niestosownego języka, wcale nie znaczy to, że niepoprawnego politycznie, tylko na przykład zbyt wulgarnego, że coś jest, dajmy na to, przekracza granice dobrego smaku. Pańskim zdaniem jest jeszcze w ogóle miejsce, czy można towarzysko zaakceptować tego rodzaju emocje, tego rodzaju roszczenia, tego rodzaju opinie, czy też w każdym przypadku jest to no, jakiś zaczątek wykluczenia, antagonizmu, jakiegoś niesprawiedliwego ograniczania spontaniczności, wolności drugiej osoby? Istnieje w języku psychoterapeutycznym takie pojęcie koluzji. To jest rodzaj takiego specyficznego zwarcia, czy takiej bardzo intensywnej relacji, w jakiej dwie osoby, na przykład w konflikcie albo w jakimś trudnym związku pozostające, no, są w takiej
w takim czymś na kształt takiego układu, który wzajemnie je wobec siebie warunkuje. I mam czasami wrażenie, że w tych sytuacjach, o których Pan mówi, coś takiego występuje. To znaczy, że ten rodzaj z jednej strony potrzeby zaznaczenia swojego zdania czy wypowiedzenia swojego zdania często wobec właśnie takich potężnych mężczyzn albo środowisk, które władzę symboliczną w tym kraju po 89 roku dzierżyły, że ta potrzeba jest bardzo silna i bardzo emocjonalna. Z drugiej strony jest właśnie ten rodzaj postawy, w której ignoruje się pewnego rodzaju przekaz, dlatego że uważa się, że nie przystoi wypowiadać się takim językiem albo paradować w takim stroju. Wtedy po drugiej stronie to się intensyfikuje, wtedy ta postawa się z kolei jeszcze bardziej utwardza. No i mamy do czynienia właśnie z takim konfliktem pomiędzy dziadersami a jakimiś młodymi progresywistami i ten konflikt się staje coraz bardziej radykalny i mam wrażenie, że ludzie się przestają w ogóle widzieć i słyszeć w tym konflikcie. Dlatego zamiast o tym, czy coś się mieści w jakichś kanonach, albo czy coś wypada, albo czy nie wypada i tak dalej, wolałbym mówić i myśleć raczej o trosce wzajemnej, o pewnej wrażliwości na drugiego człowieka, o empatii, o takiej uważności na kogoś. To jest moim zdaniem perspektywa, w której raczej należałoby się poruszać, jeżeli chcemy, żeby te dyskursy, którymi się posługujemy, żeby te spory, które prowadzimy, no były bardziej konstruktywne, to znaczy prowadziły do czegoś, co nie będzie tylko pogłębiającym się antagonizmem. I wolę myśleć, mówiąc szczerze, w tych kategoriach, to znaczy zastanawiałbym się najpierw, zanim ofukałbym kogoś, kto w moim przekonaniu łamie jakieś ustalone, czy dla mnie istotne kanony poprawnego zachowywania się, nie wiem, podczas obiadu rodzinnego. No więc zanim bym go ofuknął, albo zanim bym wyraził tego rodzaju przekonanie, że mamy tu do czynienia ze złamaniem jakichś zasad czy reguł, no to bym się zastanowił, czemu to służy, co jest w tym komunikacie, czy tam jest rzeczywiście jakaś szczera emocja i potrzeba bycia zauważonym, czy tam jest wyłącznie potrzeba prowokacji albo jakaś agresja symboliczna, która niczemu poza samą agresją symboliczną nie służy. I odwrotnie, to znaczy często myślę, że mamy do czynienia z takimi reakcjami tych osób, które identyfikowane są jak dziadersi, które być może w cudzysłowie wcale dziaderskie nie są, tylko które wynikają z pewnego lęku, z przywiązania też do pewnych wartości, do pewnej tradycji i tak dalej. Może z tego, że czasami się nie słyszy tej drugiej strony, co oczywiście nie wyklucza tego, że po obu stronach znowu są też ludzie, którzy no, posługują się tymi figurami, o których rozmawiamy, właśnie wyłącznie w służbie multiplikowania konfliktu. Tak, tak oczywiście też jest. Natomiast trzeba też pamiętać, wie pan, bo to jest też taki argument, który ze strony Prawa i Sprawiedliwości kierowany był w stosunku do strajku kobiet na przykład, że to jest nieprzystojny język, że są przekleństwa, wulgaryzmy i tak w ogóle nie należy mówić i kończymy dyskusję w związku z tym, nie słuchamy tego, co ci ludzie mają do powiedzenia, nie interesuje nas to jest jakaś bandyterka, chuliganerka i w ogóle jedno wielkie chamstwo. To mniej więcej w ten sposób Jarosław Kaczyński w swoim słynnym przemówieniu po tygodniu od tego tej nieszczęsnej interpretacji przedstawionej przez Trybunał Konstytucyjny. On w ten sposób to zdefiniował, zupełnie powiedziałbym dehumanizując i depersonalizując te osoby, które wyszły na ulicę, czyniąc z nich właśnie jakąś reprezentację chamstwa, które nadchodzi wraz z upadkiem tradycyjnych wartości, albo jeszcze czyniąc z nich ekspozyturę jakichś zagranicznych ośrodków, które pragną zdemontować substancje narodu polskiego i zakończyć historię tegoż narodu, przypomnę, tu zacytuję. No więc wydaje mi się, że to jest bardzo niestety
niebezpieczne i prowadzi wyłącznie do wzmacniania konfliktu. Zamiast zobaczyć, usłyszeć coś w tym radykalnym komunikacie, zamiast dostrzec, że radykalizm tego komunikatu i transgresja językowa i każda inna tam może wynikać nie z tego, że ktoś chce zdestruować substancję narodu polskiego, tylko że poczuł się radykalnie nadużyty pewnymi rozwiązaniami w sposób absolutnie bezpardonowy przez te władze zainstalowanymi w polskim systemie prawnym. No, zamiast to wszystko dostrzec, usłyszeć, wyjść i porozmawiać z tymi ludźmi, spróbować chociaż nawiązać z nimi rozmowę, no to zostali oni, czy one w przeważającej mierze, po prostu ścięte kompletnie tym argumentem, że mówią brzydkie słowa i nieładnie się ubierają i w ogóle zachowują się jak jakieś osoby, które są bardzo niegrzeczne. I w tym sensie ja widzę też potencjał autorytarny i przemocowy w takiej postawie, która się bardzo przywiązuje do tego pojęcia smaku, grzeczności i tak dalej. No, ja jestem z pańskiej odpowiedzi częściowo zadowolony. Będę prosił o pewne uzupełnienia po piosence. Czuję się jak na egzaminie. A uzupełnienie proszę o uściślenie. I uzupełnienie proszę w związku z innymi zupełnie przypadkami złego zachowania, którego nie można przypisać umyślnej demonstracji jakiejś postawy, świadomemu kontestowaniu czegoś, manifestowaniu jakiegoś sprzeciwu, lecz czemuś, co się potocznie nazywa złym wychowaniem. Bardzo często ludzie robią niestosowne, niewłaściwe rzeczy, bynajmniej nie dlatego, że chcą coś zamanifestować, lecz na przykład dlatego, że uważają, że mają prawo lekceważyć panujące obyczaje, ponieważ istnieje takie metaprawo do lekceważenia obyczajów, bo obyczajność jako taka jest nieobyczajnym roszczeniem, opresyjnym roszczeniem, a jeszcze częściej w ogóle nic nie myślą, tylko po prostu się źle zachowują, bo nie zostali przez rodziców wychowani. Jak idę do filharmonii w garniturze i tam jest młodzież w podkoszulkach, to czuję się tym urażony. Nie widzę w tej żadnej demonstracji, tylko braku wychowania. Pal 6, gdyby to była młodzieńcza prowokacja, najczęściej po prostu brak świadomości, jakie obowiązują zwyczaje i reguły. Ale a nie myśli pan, że dokładnie tak samo na przykład osoby z pokolenia, nie wiem, pańskich dziadków czy pańskich rodziców mogły przyglądać się Beatlesom? Albo Elvisowi Presleyowi, który jak wiadomo potwornie gorszył wszystkich dookoła, ponieważ wykonywał te straszne ruchy biodrami właśnie w tych miejscach, w których nie wolno było nimi ruszać. Ja nie mówię o tym, ja mówię o bez wątpienia występujących przypadkach, gdzie w ogóle nie ma szans na zastosowanie usprawiedliwień za pomocą kategorii, nie wiem, prowokacji, kreacji artystycznej, manifestowania czegokolwiek. Nie, mam na myśli po prostu to, co się nazywa złym wychowaniem, ale problem nie tylko na tym polega, że jest, że to ma miejsce i nie bardzo może na to reagować, jest jeszcze gorzej, bo jak z tej filharmonii wyjdę i pójdę na kolację z towarzystwem lewicowo-liberalnym i niechcący powiem, że teraz jest tak źle wychowana młodzież i chodzi do filharmonii tak niestosownie ubrana, to oberwę po raz drugi. Znowu zostanę uciszony, ofuknięty, żeby państwu słowo przypomnieć, że jestem zacofany i nietolerancyjny. Także po piosence chciałbym, żeby pan odpowiedział na nieco trudniejszą wersję tego pytania. Przyjmując za oczywiste, spróbuję, że coś takiego jak niestosowanie się do norm bez żadnych szlachetnych intencji istnieje, co z tym zrobić, jak mamy reagować w sytuacji, gdy zakazuje się nam manifestowania niezadowolenia, złamania takich norm dobrego wychowania. A teraz
wyczekiwana, upragniona przez wszystkich piosenka. Thank you.
miała być piosenka, była przygrywka, tak czy inaczej rozdzieliła program Mondrale. Jesteśmy na początku jego drugiej części. Naszym gościem jest dzisiaj pan redaktor Tomasz Stawiszyński. Mam nadzieję, że się Państwu nasz program podoba, a jeśli tak, to proszę pamiętać, że mimo że jesteśmy szalenie niskokosztowi, tak nisko, że się nie przyznamy jak bardzo, to jednak kosztowi i bardzo byśmy byli wdzięczni za wsparcie nas na Zrzutce bądź na Patronite. Nazywamy się Reset Obywatelski. Przed przerwą zapytałem pana redaktora o jego pogląd na temat takiej trudnej sytuacji, która się ostatnio wytworzyła w sferze obyczajowej i w sferze tego, co dopuszczalne bądź nie w rozmowach towarzyskich. A mianowicie, o ile dawniej były różne normy dobrego zachowania i złego zachowania, kulturalnego bądź niekulturalnego, to dzisiaj ich, to co dawniej uchodziło za ich łamanie, no, nie bardzo może być przedmiotem krytyki, więc odróżnieniu od dawniejszego stanu rzeczy, pamiętanego jeszcze dobrze przeze mnie 20-30 lat temu, dziś jest tak, że na przykład można pójść do filharmonii w podkoszulku albo no, zrobić tysiąc innych podobnych rzeczy, które nie uchodziły dawniej. I tutaj tolerancja jest bardzo daleko idąca. Natomiast zupełnie tej tolerancji jakoś brak dla tych, którzy chcieliby skorzystać z swojej wolności w nieco inny sposób i w innej sferze, na przykład w towarzystwie, krytykując takie zachowanie. Więc w podkoszulku do filharmonii zdecydowanie można iść, będzie się wpuszczonym, natomiast nie bardzo uchodzi wyrażanie w towarzystwie, dobrym towarzystwie, niezadowolenia z tego, że ludzie tak sobie lekceważą obyczaje dotychczasowe, filharmonijne i przychodzą do filharmonii czy teatru niestosownie ubrani. Więc upieram się, że coś takiego jak kulturalne, niekulturalne, stosowne, niestosowne zachowanie istnieje i zupełnie na bok odkładając przypadki jakichś prowokacyjnych zachowań mających za sobą jakieś ideowe cele, słuszne czy niesłuszne. I chciałem o to zapytać, czy to jest dobrze, czy źle, że tak właśnie nie wolno w towarzystwie obruszyć się i jeśli to zrobimy, to narażamy się na poważne nieprzyjemności. Będziemy nazwani właśnie dziadami albo jakimiś innymi zacofańcami albo zostaniemy oskarżeni o nietolerancję. Czy też jest to źle i można o tym mówić, że zabiera się nam wolność opinii i wolność słowa i że w tym naszym towarzystwie różnych rzeczy, które powinny być dozwolone, są niedozwolone, a w ogóle to być może jest w tym jakaś obłuda, bo wszyscy myślą to samo, tylko wstydzą się głośno to powiedzieć. Ja mówiąc szczerze, nie wiem, czy tak rzeczywiście jest, jak pan mówi. To znaczy, ja nie mam poczucia, żeby nie można było powiedzieć, że komuś się nie podoba, że ludzie przychodzą w podkoszulkach do filharmonii. Nie słyszałem, żeby ktoś został jakoś szczególnie zrepresjonowany za to, że wyraził sceptycyzm wobec tego rodzaju dress code'u jakiejś części melomanów spotykanych w filharmonii. Ale może ma pan jakieś takie doświadczenia rzeczywiście, że tak się zapewniam, stało. Zapewniam, że podobne natomiast i analogiczne przypadki mają miejsce. To ustalmy, że tak po rozumiem. Prostu bywa. Dobrze, no ja się nie spotkałem po prostu z taką sytuacją. Natomiast wie pan, trochę się niekomfortowo czuję w tej roli znowu, którą myślę, że tutaj jakoś od pana otrzymałem, takiego kogoś, kto jest poddawany jakiemuś testowi i musi się tutaj jakoś opowiadać, a pan tam starannie kolejne rubryczki skreśla, przyznaje punkty i zapewne na koniec wystawi ocenę, no ale trudno, już jestem w tym programie, co zrobić, tak to się, taka jest struktura tej konwersacji. Natomiast też mi jest z tego powodu trudno, wie pan, że ja
trochę w tych kategoriach nie myślę. To znaczy, trudno mi jednoznacznie stwierdzić, że nie wiem, przychodzenie w podkoszulku do filharmonii z całą pewnością jest złe i świadczy wyłącznie o jakimś braku poszanowania dla tradycji, na przykład, albo dobrego smaku, czy dobrego wychowania. Nie mam takiego poczucia. Normy, także normy dotyczące ubioru w przestrzeni publicznej, ulegają daleko idącym zmianom i dzisiaj w bardzo wielu różnych sytuacjach, takich również, w których przecież i pan uczestniczy w stroju dalekim od, nie wiem, jakichś wyżyn elegancji ongiś obowiązujących, no lat temu 50 albo 60, gdyby pan tak wystąpił, no to też byłby pan uznany za kogoś, kto łamie te reguły, więc po pierwsze powiedziałbym, że one się zmieniają i no, to nie jest tak, że będziemy trwali w jakiejś kulturze, która jest pewnym monolitem i w której te normy zawsze będą niezmienne, zwłaszcza tak plastyczne normy, jak te dotyczące mody na przykład. Ale wie pan, jest taka fraza z Ewangelii Tomasza, gnostyckiej Ewangelii Tomasza, która wydaje mi się niezwykle taka głęboka. I to jest taka fraza, którą bardzo często przywoływał w swoich pismach Carl Gustav Jung, myśliciel ongiś mi bardzo bliski, dzisiaj już nie tak bliski jak kiedyś, ale myślę, że będący bardzo przenikliwym obserwatorem ludzkiej natury. Tam jest scena, kiedy Jezus rozmawia z człowiekiem pracującym w szabat i w Ewangelii Tomasza mówi mu następujące słowa. Jeżeli wiesz, co czynisz, jesteś zbawiony. I to często Jung przytaczał jako wyraz pewnej głębokiej mądrości psychologicznej, która polega na tym po prostu, że owszem, forma jest istotna i ważna, natomiast czasami nie tylko ona się liczy, czasami coś jeszcze innego jest tutaj ważne. Wyobrażam sobie, że kogoś może być nie stać na dobry garnitur, albo ktoś może być tak roztargnionym melomanem, uwielbiającym muzykę, że ostatnią rzeczą, o jakiej by myślał, to zakładanie garnituru, a może obok niego siedzi ktoś w garniturze fantastycznie wyprasowanym i doskonałym i za niesamowite pieniądze kupionym, kto na przykład zupełnie nie chwyta ducha muzyki. Więc znowu, byłbym ostrożny wobec takiego jednoznacznego tutaj definiowania tych sytuacji w takich kategoriach po prostu. No dobrze, zostawimy już to. Ja mam na swojej czekliście naprawdę tylko jeszcze jedno pytanie z tej serii testu na umiejętność empatycznego ustosunkowania się do wątpliwości konserwatywnych. Ja zresztą, a pan jest takim empatycznie ustosunkowującym się do wątpliwości konserwatywnych. Coś czuję, że jakbym zapytał kilku moich znajomych konserwatystów, czy pana postrzegają jako kogoś, kto empatycznie ich rozumie i wmyśla się w ich wątpliwości, to sądzę, że odpowiedzi mogłyby nie być wcale takie jasne i oczywiste. Bardzo dobrze, chętnie przyjmę rolę odpowiadającego na pytania innym razem. Dzisiaj mam tą wygodną sytuację, że... To było pytanie retoryczne, panie profesorze. Zadaję pytania, więc mam wszystko tylko jedno. Chciałem tylko, odnosząc się do tego, co pan powiedział, zwrócić uwagę, że ta apokryficzna Ewangelia dotyczy zbrodni, jaką jest praca w czas szabatu, a podczas gdy katolicy, jak wiemy, dokonali naprawdę podwójnej zbrodni, najpierw fałszując dekalog i udając, że może uchodzić za tłumaczenie dekalogu, przykazania mówiącego o nakazie świętowania soboty, a nie jakiegokolwiek innego dnia, że może uchodzić za tłumaczenie szabatu przez dzień święty, że to jest dopuszczalne, a następnie, że można usprawiedliwić jako
dopuszczalne niepracowanie w sobotę i powstrzymywanie się od pracy w niedzielę i to wszystko jeszcze połączyć z twierdzeniem, że nie pogardzają pięcioksięgiem, nie pogardzają Torą i dekalogiem, a nawet, że sympatyzują z tym, to wszystko jest tak straszne, tak horrendalne, to jest tak piramidalnie zakłamane i niesamowite, że ja będę musiał koniecznie z panem porozmawiać o tych sprawach, którymi się pan ostatnio zajął, czyli czy Kościół może się zmienić. Na pańskiej stronie jest reklama rozmowy pańskiej z doktorem Sebastianem Dudą na ten temat. Mam wrażenie, że pan widzi pole do rozmowy, do dyskusji z katolikami, z katolicyzmem. Będę chciał zapytać za chwilę o to, jak to jest możliwe, skąd to pole, jak można je wygospodarować i jak to jest w ogóle możliwe, żeby taką rozmowę prowadzić, nie wiem, na tak absurdalne tematy, czy można tłumaczyć szabat na dzień święty i pracować sobie w sobotę i mówić, że się wierzy w tę świętą księgę i wykonuje boskie przykazania. Jak to w ogóle jest możliwe? Ale to pytanie ostatnie z tej checklisty jest takie. Myślę, że najważniejsze z tych dotychczasowych. My wszyscy mamy na lewicy taki poważny problem, jak mówić o ludziach, no, którzy są niekulturalni, agresywni, niewychowani, niewykształceni, głupi i tak dalej. Dawniej były słowa, które jakoś pozwalały to ująć delikatnie. Dzisiaj nie, ponieważ każdy, kto wykazuje się jakimiś deficytami, musi być przede wszystkim przedstawiony jako osoba pokrzywdzona, a więc wymagająca pomocy. Więc można mówić o jakiejś, nie wiem, deprywacji kulturowej, czy jakichś deficytach kulturowych, czy nieuprzywilejowaniu kulturowym, ale nie przecież o chamstwie i prostactwie. Niedawno jeszcze można było mówić o jakiejś patologii, dzisiaj to i też jest ryzykowne, bo to może być przyjmujące. Krótko mówiąc, bardzo staramy się usunąć z pola widzenia tych, których się boimy, czyli tych, którzy stanowczo nami pogardzają i zupełnie nie potrzebują naszej empatii i naprawdę są i głupi, i prymitywni, i niebezpieczni, i chamscy. Więc usuwamy ich z pola widzenia zupełnie najprostszą dostępną nam metodą, czyli skasowanie imienia. No, że udajemy, że ich nie ma, bo nie nadajemy im żadnego imienia, albo nadajemy im imiona, które mają jakoś zaczarować ich i uczynić dla nas bardziej bezpiecznymi, czyli w gruncie rzeczy mają ich też usunąć z naszego pola doświadczenia. Jeszcze niedawno było możliwe mówienie o klasach niższych, dzisiaj ich nie ma. Był lud, to on się zmienił w klasę ludową, ale wiadomo, że to taki eufemizm, że to naprawdę chodzi o lud, to też już niedobrze. No i te dwie rzeczy, czyli mówienie o zwykłym chamstwie, prostactwie i mówienie o klasach niższych, ludowych, gdzie może to prostactwo się lepiej miewa. Zastrzegam, że jest mnóstwo profesorów prostaków, nie mówię o nich. Mówię o tej zdecydowanej większości chamów i prostaków, którzy są nieprofesorami. Co mamy z tym zrobić? I poważnie pana pytam, co mamy z tym zrobić? Czy naprawdę możemy zachować tą tak strasznie dla nas poniżającą formułę udawania, że tego nie ma, zaczarowywania rzeczywistości, zgrywania się, zakłamywania jednych przed drugimi, że jakoby w ogóle nie ma takiego problemu, że są ludzie prymitywni, agresywni, prostaccy, niezależnie od powodów, że takimi się stali, niezależnie od kwestii winy, braku winy, tylko po prostu tacy są. I że to na pewno nie jest good enough, że to jest naprawdę źle, a nawet bardzo źle i tak być nie powinno. Jak to jest, że my właściwie no, nawet w porównaniu z dawnymi komunistami no, tak strasznie związaliśmy sobie ręce, tak bardzo jesteśmy niezdolni mówienia o czymś tak szalenie ważnym, jak to, że istnieje masa dziczy, chamstwa, prostactwa, wulgarności, patologii, która naprawdę nie da się opisać za pomocą kategorii troski, nieuprzywilejowania, pokrzywdzenia i tak dalej.
Co myśmy sobie zrobili, że nie możemy po prostu nazywać rzeczy po imieniu? No, wie pan, to znaczy, to jest ciekawe w ogóle, to co pan mówi, i to jest jakiś taki leitmotiv, który zresztą się w pana wielu wypowiedziach pojawia. Też myślę w wypowiedziach kontrowersyjnych, często bardzo dosadnych i takich bywa, że brutalnych. Pan, jeżeli chodzi o te kwestie, nie przebiera w słowach i lubi posługiwać się tym językiem. Ja przyznam, że mnie to w ogóle interesuje jako pewien taki istotny wątek, który jakoś, jak rozumiem, jest obecny w pana percepcji rzeczywistości. Bo ja nie wiem, czy, znaczy niewątpliwie istnieją ludzie agresywni, istnieją ludzie, których charakteryzuje specyficzna forma Schadenfreude i różne inne niezbyt sympatyczne emocje i tak dalej. Natomiast ja nie mam takiego poczucia, żebym żył w rzeczywistości otoczonej jakąś hordą barbarzyńców, którzy na mnie czyhają i którzy kompletnie nie są mi przychylni i w ogóle nie interesują ich te rzeczy, które mnie interesują. Ja mam wrażenie, że jesteśmy w Polsce, wie pan, i to po 89 roku się niezwykle uwyraźniło, w uścisku pewnej dialektyki, takiej interakcji właśnie pomiędzy tą grupą społeczną, która sama siebie postrzega i definiuje jako elity polityczne, kulturalne, finansowe i tak dalej, a tak zwanym ludem, i że oczywiście istnieje w Polsce zjawisko pogardy ludu wobec elit i takiej niechęci tak zwanego ludu wobec tak zwanych elit, ale w moim przekonaniu istotniejsze i może nawet też będące w jakimś sensie kluczem do rozwiązania tych problemów, o których pan mówi, jest zjawisko pogardy w odwrotną stronę, to znaczy pogardy elit wobec tak zwanego ludu. Myślę, że to jest w ogromnym stopniu nieopisane i nienazwane zjawisko, które wszakże stoi w jakimś stopniu także za sukcesem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, myślę, że ten rodzaj takiego dyskursu wyższościowego, takiego identyfikowania się przez część właśnie elit politycznych i kulturalnych z tą jasną, racjonalną, wyższą kulturą, która niemal w stanie oblężenia znajduje się przez te hordy barbarzyńców właśnie, że to nie tylko jest w moim przekonaniu opis nieprawdziwy, ale on jest po prostu przeciwskuteczny politycznie, to znaczy on powoduje, że, ale powiem dlaczego powoduje, dlatego że jest tutaj pewien dysonans poznawczy, który wydaje mi się bardzo powszechnym zjawiskiem w polskiej przestrzeni publicznej. Dysonans poznawczy polegający na tym, że bardzo często to właśnie ci światli przedstawiciele elit, ci ludzie, którzy prezentują siebie jako wzorce moralności, kultury, światowości i tak dalej, no często, powiedziałbym, sami posługują się właśnie językiem bardzo brutalnym, bardzo wykluczającym, bardzo pogardliwym i zarazem jakby nie zdają sobie z tego trochę sprawy, albo wciąż chcą kultywować ten obraz siebie jako tych właśnie światłych i racjonalnych i doskonałych, gdy tymczasem jednak mają w swojej psychice, jak każdy z nas, także sferę cienia, który znowu, jak mawiał Carl Gustav Jung, im mniej jest zespolony ze świadomością, tym jest ciemniejszy i większy. I dlatego dla mnie, mówiąc szczerze, i to jest coś takiego, co się staram uprawiać też i w swoich tekstach, i w swoich audycjach i tak dalej, i dlatego się też przyglądam krytycznie na przykład pewnym zjawiskom na tej stronie lewicowej, z którą się identyfikuję, że dla mnie, powiedziałbym, istotne, także w sensie pewnej praktyki psychologicznej, jest raczej zastanawianie się nad ciemną stroną mojej własnej, mojego własnego towarzystwa, czy mojego własnego środowiska.
To znaczy raczej bym szukał i raczej bym się interesował, powiedziałbym, belką we własnym oku, raczej bym szukał i szukam, staram się takich aspektów przemocy, agresji, pogardy, które odzywają się w kręgu tego środowiska, z którego się wywodzę, aniżeli koncentrował się w pierwszym odruchu właśnie na tym złu, pogardzie, agresji, prymitywizmie gdzieś tam na zewnątrz. To, wie pan, to daje takie bezpieczne poczucie, że my jesteśmy ci lepsi, my jesteśmy ci dobrzy, doskonali, wspaniali, racjonalni i tak dalej, a tam jest ten motłoch straszny i my musimy się przeciwko niemu zbroić i jeszcze na dodatek nie możemy powiedzieć, że to jest straszny motłoch, bo nas za to gdzieś wyniosą i tak dalej, więc ja bym przestawiał akcenty jednak i bardziej bym się koncentrował na tym własnym cieniu i na rozpoznaniu pogardy i agresji no właśnie u siebie, a nie od razu tam na zewnątrz. Choć oczywiście nie mam też, wie pan, takiego i to uważam za pewien też jako antropologiczny pesymista, błąd poznawczy, nie mam takiej tendencji do romantyzowania tak zwanego człowieka prostego. To znaczy powiedziałbym w równym stopniu podejrzliwy jestem wobec tak zwanych elit, jak wobec tak zwanych ludzi prostych. Myślę, że wszyscy jesteśmy przemocowi, wszyscy jesteśmy na pewnym poziomie prymitywni, wszyscy mamy tendencję do pogardy, agresji, etc. I powinniśmy się tym zajmować, to znaczy powinniśmy się przyglądać temu, co w nas jest jako przedstawicielach gatunku Homo sapiens, a nie zamykać się w bezpiecznej i jak już wiemy, co najmniej od czasów Zygmunta Freuda, jednak iluzyjnej wieży z kości słoniowej, w której możemy kultywować swoje przekonanie o naszej moralnej doskonałości. No, pewnie nie zdałem. I couldn't disagree more. Uważam, że jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, że nikt nie śmie narazić się na zarzut klasizmu, pogardy dla ludu i wszyscy się wystrzegają jak ognia od kilkunastu lat, powiedzmy, takich wyrażania zupełnie nawet oczywistych przekonań czy emocji z obawy o to, że zostaną właśnie obwinieni o wywyższanie się bądź o jakąś idiosynkrazję. No ale przecież takich wypowiedzi jest pełno. Takich wypowiedzi jest pełno. Wywiady z celebrytami. Ja należę do szalenie nielicznych ludzi, którzy są obwiniani, zresztą no, skrajnie niesprawiedliwie o tego rodzaju grzech. Zdarzyło mi się raz powiedzieć rzecz oczywistą dla wszystkich, że chamy głosowały na PiS. No wiadomo, że nie na PO głosowali ci ludzie, których sprawiedliwie nazwijmy chamami, prostakami. No, ale dlaczego pan teraz obraża pan w ten sposób, w sposób dość brutalny, a przecież to pan się tutaj o empatię wspominał. Jakąś część, a ja na przykład mam w rodzinie osoby, przepraszam panie profesorze, ale muszę dokończyć. Ja mam na przykład w rodzinie osoby, które głosowały na Prawo i Sprawiedliwość. No, dlaczego pan mówi w taki sposób? Ale panie redaktorze, litości. Nie powiedziałem, że wyborcy PiS są chamami. Nigdy nawet nie zasugerowałem niczego takiego. Stwierdzam bez żadnej wątpliwości, że wszyscy są głęboko przekonani, że istnieją na świecie chamy. Istnieją tacy ludzie. Kogokolwiek nazywają prostakami, chamami, mogą mieć kontrowersje, czy dana osoba należy do tej kategorii, czy nie. Na ogół takich kontrowersji nie ma. Twierdzę, że wśród tych ludzi, niezależnie od tego, jaki stanowią odsetek wyborców PiS-u, niech będzie, że 0,5%, dobrze? Twierdzę, że wśród ci ludzie w większości głosowali na PiS, a nie na PO. Twierdzę co więcej, że nikt nawet nie testowałby hipotezy odwrotnej. Po prostu. No ale tak w aresztach twierdzę, na przykład... Ludzie, nie obrażam nikogo poza chamami. Nikogo nie nazywam chamem, kto chamem nie jest, nikomu nie insynuuję, że jest chamem, nie mówię nic na temat proporcji chamów i niechamów, nie mówię nic na temat żadnej tezy ogólnej o wyborcach PiS. Twierdzę tylko, że w tej kategorii ludzi, których z pełnym przekonaniem nazwiemy chamami, wyborców PiS jest więcej niż wyborców PO i tyle, nic więcej.
I powiedzenie czegoś ale takiego, zbadał pan to to tylko zakłada, empirycznie, że istnieją na świecie chamy. To jest tylko takie założenie. Nic tam więcej nie ma. Założenie jest proste, oczywiste dla wszystkich. Nie ma na świecie ani jednej osoby, która uważa, że nie ma ani jednego chama na świecie. Więc no jedno za... Słucham? Jedno jedyne nie, no założenie. Zgadzam się, tak, oczywiście. No i mówię tą jedną prostą rzecz, że twierdzę, znaczy dwie proste, że twierdzę, że wśród tych ludzi, którzy zasługują na nazwanie ich chamami i prostakami, PiS miał więcej głosów niż Platforma Obywatelska i mówię drugą rzecz, że wszyscy też tak myślą. I teraz dostaję no, znaczy jacy wszyscy, ja tak nie myślę. Hej, ja tak nie myślę, trzeba by to, trzeba... No ale trzeba by to zbadać. Trzeba by to zbadać. Nie wiem, czy pan to zbadał empirycznie, czy to jest... Ale powie każda pan, próba teraz... oponowania przeciwko tej tezie oznacza wysunięcie hipotezy odwrotnej, że chamy głosowały na PO. A nie ma żadnego... Nie, no, dlaczego? A może chamy w ogóle nie głosują? Albo głosowały na PO, albo na Platformę. Rozumiemy się. Ale to skąd? Logika. Jeszcze po pierwsze... Nie, no przepraszam, absolutnie. No właśnie logika. Jest jeszcze kilka innych ugrupowań na scenie politycznej. I jest nie, no jeszcze ja mówiłem przypomnę, w kontekście wyborów dualistycznych oczywiście. Jeszcze jest, no tak, ale w tych wyborach jednak bierze udział więcej podmiotów, aniżeli tylko te dwa, to po pierwsze. Po drugie zwracam pana uwagę na badania, które pokazują, że na przykład w aresztach i więzieniach jednak Platforma Obywatelska miała zdecydowanie większe wyniki. No a tam oczywiście nie wszyscy i ja tutaj nie chcę w żaden sposób generalizować, ale zazwyczaj mamy do czynienia z populacją o takiej problematycznej subtelności. Niewątpliwie panie redaktorze, tu się pan ze mną zgodzi. Ale hejt, który zebrałem, nie związał się z tym, że ludzie uznali, panie że ja się pomyliłem. Ale... Tylko, że uznali, że ja coś złego mówię o wyborcach PiS. O to chodzi. Przecież nie o to chodzi, że ludzie byli oburzeni. Przecież wiadomo, że na PO chamy głosowały, a nie na PiS. Czy też na jakieś inne partie. Tylko, że ja rzekomo obrażam wyborców PiS en bloc. To jest przerażające, że tak elementarny błąd logiczny może być tak masowy. Ja nie mam w ogóle się na ten temat nie wypowiedziałem. To w ogóle nie ma nic do rzeczy. Mówiłem o chamach, a nie o wyborcach PiS. Po prostu przerażające. I teraz widzę, dobrze, że to jest ale tak mi powiedz... w zasadzie. Jest ten odruch, że ten człowiek ma czemuś jest winien, bo użył słowa cham, bo naruszył tabu i powiedział, że na świecie są chamy, ten odruch jest bezwarunkowy. Więc jeszcze raz pytam, nie, ale... czy wolno mówić, że są chamy na świecie? To jest moje pierwsze pytanie. I czy jest jakieś słowo, które nie trzeba ująć w cudzysłowie, nie trzeba mówić tak zwany lud, czy lud w cudzysłowie, czy proponuje pan jakieś inne słowo? Zaznaczam, że nie uważam, że cały lud to są chamy, absolutnie nie to mam na myśli. Te problemy są ze sobą sprzężone, dlatego o to pytam. Czy wolno nam mówić publicznie, że część społeczeństwa to są chamy i prostaki? I czy mamy jakieś słowo na miejsce zakazanego słowa lud, czy klasa ludowa, czy klasy niższe, czy też mamy po prostu o tym nie mówić? Znowu pan jakiś dualizm buduje, który albo taką konstrukcję, w której ja się nie odnajduję i pozwolę ją sobie trochę sproblematyzować. To znaczy, ale najpierw a propos tego pańskiego zdania o tych chamach, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. No oczywiście możemy dokonywać subtelnego rozbioru logicznego tego zdania i badać te zbiory, które pan oznaczył i wzajemne relacje tych różnych zbiorów i wskazywać, że miał pan na myśli to, że wszystkie chamy, albo w każdym razie większość chamów głosowała na PiS, no ale oczywiście nie jest tak, że wszyscy, którzy głosowali na PiS to chamy. I jasne, jak dokonamy takiego rozbioru, to no, możemy właśnie w ten sposób tę tezę ustawić. Natomiast no wypowiada pan ją w pewnym kontekście publicystycznym, prawda? Mówi pan i powiedział pan też bardzo wiele bardzo ostrych rzeczy na temat i samego PiS-u, i Kaczyńskiego, i wyborców PiS-u też. I no, znaczy mnie dość łatwo jest pojąć, dlaczego ta pańska wypowiedź jest czytana w takim kontekście, bo pan oczywiście chce powiedzieć też coś więcej, aniżeli tylko to, że pan stwierdza jakąś zależność pomiędzy tą grupą chamów a Prawem i Sprawiedliwością. Coś pan mówi o PiS-ie, coś pan mówi o tym, co to jest za partia, coś pan mówi też o
innych wyborcach PiS-u, a w każdym razie oni mogą tak odczytać, prawda, to co pan mówi, bo jak ja powiem na przykład, że no nie wiem, chamy noszą białe koszule generalnie, no to pan na tą swoją koszulę też popatrzy, ja powiem, no zaraz, przecież ja nie powiedziałem, że każdy, kto ma białą koszulę jest chamem, ale chamy mają jakąś szczególną predylekcję do tych białych koszul. No więc też pan pomyśli, że może się pan zacznie zastanawiać, a może ja jestem chamem na przykład, no bo jaka jest ta definicja, prawda? Nie mamy super wyrazistej definicji chama, nikt nie ma w dowodzie osobistym wpisane, że jest albo nie jest chamem, prawda? Wedle klasyfikacji hartmanowskiej. W związku z czym oczywiście jak pan coś takiego wysyła w przestrzeń publiczną, no to ja to też trochę tak odczytuję. To znaczy ja nie wiem w ogóle jaki jest sens tego komunikatu i po co go formułować, poza podbijaniem pewnego konfliktu i antagonizmu. I zgadzam się oczywiście i domyślam się, że pan też doświadczył brutalnego hejtu, bo generalnie sfera publiczna jest sferą brutalnego hejtu w Polsce, ale przyglądam się też uważnie hejtowi, który płynie w stronę PiS-u i w stronę ludzi, którzy w PiS-ie funkcjonują i przyznam, że byłem wstrząśnięty, na przykład proszę to sprawdzić, może też państwo, którzy nas oglądają, mogą sobie to zweryfikować, co działo się w internecie po śmierci posłanki Jolanty Szczypińskiej na przykład. Jakiego rodzaju treści płynęły ze strony właśnie tych wszystkich racjonalnych, identyfikujących się z elitami osób. No, to zjawisko też istnieje, to znaczy jak powiadam, możemy sobie to właśnie w ten sposób super zdefiniować, że tam jest jakaś ogólna ciemnota i ten PiS w ogóle jedzie na najniższych instynktach i obsługuje najniższe ludzkie emocje i potrzeby i tylko na tym wypłynął i tylko dlatego wygrał, ale może bardziej konstruktywne, ponieważ już wiemy, że to nie działa, że już od 2015 roku nieustannie wszyscy powtarzają, że jest to wielkie nieszczęście i straszna masakra i że to właśnie na najniższych instynktach jedzie, a zarazem ta partia cały czas się u władzy trzyma. Moim zdaniem dlatego, że nie ma realnej kontrpropozycji ze strony opozycji, a ludzie, którym się realnie żyje lepiej w tym kraju, po prostu słyszą z tamtej strony, że w gruncie rzeczy no to właśnie powinni poważnie zastanowić się nad swoim morale i że są w ogóle niemal przestępcami, że na te partie głosują, a już na pewno kierują nimi jak najgorsze instynkty i że w ogóle przykładają ręce do trwania w Polsce totalitaryzmu. No, to znaczy przy tak ustawionych parametrach, no to niestety ten PiS będzie rządził po prostu jeszcze przez kolejne 10 lat, jeżeli my będziemy w ten sposób myśleć, wie pan. Wyjął mi pan to z ust, tak, uważam głosowanie na PiS za szalenie niemoralne i każda osoba, która to zrobiła, no musi to odpokutować, pokajać się i odpokutować, jest to głęboka, głęboka wina moralna, podobnie jak za głęboką... Ale mówi pan to poważnie, czy to jest figura publicystyczna? Nie, ja uważam to za głęboko niemoralne, tak jak za głęboko niemoralne uważam rzucanie na tacę, finansowanie organizacji przestępczej podającej się za związek religijny o nazwie Kościół Rzymskokatolicki. Po pioseneczce chciałbym zapytać pana redaktora o powody, dla których no, chciałby naprawiać Kościół. O, takie jest to moje pytanie. A teraz druga piosenka. Thank you.
Niechaj wie, to nie wie. Dziewczęce serce coraz bardziej twardnieje. Ja sobie pójdę precz, pójdę precz daleko. Może Patagonia, tak żebyś była bardzo zadowolona. Lecz jeszcze, o pani, doczekasz się dnia. Zabraknie, haha, zabraknie ci psa. Lecz jeszcze, o pani, doczekasz się dnia. Tu Radio Reset Obywatelski, program Mądrale. Naszym gościem jest dzisiaj pan redaktor Tomasz Stawiszyński. Spieramy się obecnie o granice walki klasowej, że się tak wyrażę. Zadałem pytanie, chciałbym, żeby ta ostatnia część, mam jeszcze 24 minuty, była poświęcona sprawom Kościoła i stosunkowi pana redaktora do problemu Kościoła czy z Kościołem. Pytanie, które zadałem przed przerwą na piosenkę, brzmiało: dlaczego chciałby naprawiać Kościół katolicki, bo taki był tytuł jego rozmowy zamieszczonej na jego stronie internetowej. Bardzo proszę powiedzieć, czy pan naprawdę widzi sens utrzymywania tego typu dyskursu, że Kościół popadł w jakieś patologie, tak jakby kiedyś był zdrowy, i że teraz go trzeba naprawić, bo jest nosicielem jakichś wartości i lepiej, żeby był, niż by go nie było, i że trzeba mu kibicować, pomagać w tym, żeby się naprawił. Na początku tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że się bardzo nie zgadzam z tym, co pan powiedział o tych wyborcach PiS-u. I ja akurat rozumiem ogromną część ludzi, którzy właśnie tam ulokowali swoje głosy, co nie zmienia faktu, że jakkolwiek uważam, że wiele diagnoz Jarosława Kaczyńskiego w odniesieniu do polskiej rzeczywistości po 1989 roku jest trafnych, to z kolei środki zaradcze, które proponuje, bywają jeszcze gorsze od tych chorób, które on diagnozuje, więc to tylko tak tytułem uzupełnienia. Myślę, że bardzo wiele osób doświadczało po prostu po 1989 roku głębokiego dysonansu poznawczego właśnie. Pisałem kiedyś zresztą o Polsce jako o krainie dysonansu poznawczego w tym kontekście, bo słyszały zewsząd, że idzie wszystko pięknie i fantastycznie, i jak komuś właśnie się nie podoba, no to jest albo leniwy, albo jest homo sowieticusem, albo różne inne ma przywary i powinien właśnie się starać być taki jak te nasze wspaniałe elity, a realnie w doświadczeniu bardzo wielu ludzi, że polska rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej i nie było po prostu przestrzeni, żeby o tym rozmawiać, znaczy nie było możliwości wypowiedzenia pewnej frustracji, poczucia porażki, przegranej, niesprawiedliwości i tak dalej, które były przykrywane tą narracją hura optymistyczną o doskonałości demokracji, a więc o doskonałości elit, które transformacje przeprowadziły, no i to była kwestia czasu, aż ktoś przyjdzie i te emocje zagospodaruje, ale to oczywiście była dyskusja w ogóle na osobny temat. Natomiast co do Kościoła, no wie pan, to jest trudne bardzo pytanie, bo
Powiedziałbym tak, niezależnie od tego, co sądzimy o tej instytucji, jaki mamy do niej stosunek, a ja bym nie powiedział jednak, żeby ten obraz, na przykład mój kościoła, choć jest bardzo krytyczny, mam stosunek bardzo krytyczny do tej instytucji, żeby on był tak stuprocentowo czarny jak u Pana. To znaczy ja dopuszczam istnienie takich i znam po prostu takich ludzi w kościele, którzy są naprawdę szczerze wierzący w to wszystko i starający się żyć zgodnie z pewnym duchem tekstów ewangelicznych, co wydaje mi się jakąś istotną wartością i to też jest pewne oblicze tego kościoła, z którym jakaś część ludzi w Polsce się styka, ale czy chcemy, czy nie chcemy, to w Polsce mamy bardzo wielu takich ludzi, którzy identyfikują się z tą instytucją albo są pod jej władzą symboliczną, psychologiczną, mentalną, różnie moglibyśmy to opisywać i wydaje mi się, że obowiązkiem naszym jako ludzi, którzy jakoś w debacie publicznej uczestniczą, jest jakaś forma rozmowy czy dialogu wokół tej instytucji, jej roli w życiu społecznym i tak dalej. Ja zdecydowanie mam takie zdanie, że powinna ta rola zostać głęboko zredefiniowana i że ten rodzaj hegemonii dyskursu i symboliki, jaką Kościół sprawuje w polskiej przestrzeni publicznej, musi się zakończyć, że to jest zjawisko pod wieloma względami niebezpieczne i negatywne. Ja też jestem uczniem w sensie dosłownym profesora Bogdana Chwedeńczuka, który był współzałożycielem wraz z Barbarą Stanosz Pisma bez dogmatu. To było w latach 90. pismo definiowane jako bez mała ekstremistyczne, jako coś takiego, co sięga po dyskurs skrajny, radykalny, są to jacyś chorobliwi antyklerykałowie, którzy są po prostu ekstremistami, tak też środowisko Gazety Wyborczej na przykład patrzyło na bez dogmatu wtedy, a dzisiaj język bez dogmatu jest językiem liberalnego mainstreamu, można powiedzieć, i te standardy też się bardzo zmieniły, więc w tym sensie jestem jak najdalszy, wie pan, od takiego podejścia, że tu właśnie istnieje Kościół otwarty i na dodatek jeszcze bez Kościoła to w ogóle będzie jakaś katastrofa moralna. Zupełnie się nie zgadzam z tym słynnym wywiadem z Adamem Michnikiem i z tym sposobem myślenia, który on tam zaprezentował. Natomiast z drugiej strony jest coś fascynującego w tej instytucji, wie pan. To znaczy jest coś fascynującego w pomyśle zinstytucjonalizowania metafizyki i właśnie uczynienia takiego wehikułu dla różnych rytualnych metod obsługiwania spraw ostatecznych, który trwałby przez stulecia w miarę spójnej formie. No i właśnie był czymś na kształt takiego naczynia, w którym można składać różne swoje lęki i który strukturyzuje nam egzystencję właśnie także odsyłając do jakichś rejestrów transcendentnych. Wydaje mi się to niezwykle ciekawe i takie w jakimś sensie fascynujące, choć oczywiście z drugiej strony skala patologii, skala zła, które tam jest w tej instytucji, jest, powiedziałbym, wprost proporcjonalna do pewnego oddechu metafizycznego, który tę instytucję charakteryzuje. Moje rozmowy, które prowadzę z różnymi osobami jakoś identyfikującymi się z Kościołem katolickim, akurat Sebastian Duda jest taką bardzo liberalną opcją w polskim katolicyzmie, jest kimś, kto, jeśli ktoś w ogóle tutaj reprezentuje jeszcze Kościół otwarty, to jest Sebastian Duda właśnie i akurat w tym przypadku, ale też na przykład w przypadku Tomasza Terlikowskiego, z którym też rozmawiam często, mam poczucie, że obcuję z ludźmi, którzy rzeczywiście w to wierzą, którzy nie są hipokrytami, którzy też zarazem, oczywiście których mógłbym sklasyfikować, przylepić im jakąś etykietę i uznać za, nie wiem, wrogów światopoglądowych albo za jakichś ludzi, którzy tutaj, prawda, w instytucji bez mała przestępczej funkcjonują,
ale wolę w nich widzieć, to jest też pewien wybór i pewna moja decyzja, ale wsparta refleksją. Wolę widzieć w tych osobach ludzi, którym po prostu inaczej się ułożyło życie, którzy dokonali innych wyborów, którzy może widzą w tej instytucji coś, czego ja nie dostrzegam z różnych powodów, prawda? Albo i chcę po prostu ich zrozumieć. Mnie to interesuje, ciekawi mnie, jak to jest. Rzeczywiście w to wszystko wierzyć, jak to jest tam być w środku, jak to na przykład jest, o to pytałem i Terlikowskiego i Dudę, jak to jest na przykład z jednej strony mieć głębokie przekonanie, że ta instytucja jest nośnikiem transcendencji, ale nie takim metaforycznym, tylko że ona sama jakoś jest nie z tego świata częściowo, no bo tak ta doktryna przecież kościelna głosi, a z drugiej strony na przykład stykać się z tym wszystkim, czego się dzisiaj dowiadujemy o funkcjonowaniu tej instytucji. Jak to jest, no właśnie z tym wszystkim się konfrontować. To jest dla mnie po prostu fascynujące. I też w ogóle jakby moją, nazwijmy to metodą, czy w każdym razie czymś, co jest impulsem do tego, żeby pisać, rozmawiać, spotykać się na antenie albo poza anteną, jest po prostu pewna potrzeba komunikacji, rozumienia innych ludzi, rozumienia tych wyborów. To mnie fascynuje, to mnie interesuje. Też sobie zadaję mnóstwo własnych pytań w związku z tym, z uwagi na to, że też wyrastałem w tej kulturze, w bezpośrednim sąsiedztwie tej instytucji, też z nią mam jakąś swoją historię, też mnie raz byłem bliżej, raz byłem dalej w tym całym swoim procesie, nazwijmy to, formowania się światopoglądu. No i właśnie, tak bym na to odpowiedział. Panie redaktorze, jako że ja bardzo chciałbym stworzyć panu przestrzeń do takiej właśnie swobodnego adresu do publiczności na koniec, za 10 minut o taki adres bym prosił, pod tytułem jakby przygotowania do takiego ideowego wystąpienia, chciałbym pozostać w sferze wartości najwyższych. Pańskie wszystkie wypowiedzi są przepełnione empatią. No, pan wyraża taką postawę wyrozumiałości, empatii, otwartości. Widać, że ta miłość bliźniego wiele dla pana znaczy. No i ja to bardzo szanuję i wprawdzie we mnie jest o wiele więcej agonu, ale rozumiem. Jak pan się czuje z tym, że mając taką skłonność i taką wiarę w tą przyjaźń, miłość i zrozumienie między ludźmi, napotyka pan wokół siebie ludzi, którzy epatują pana, szantażują moralnie, emocjonalnie, próbując zmusić pana do przyznania im pierwszeństwa w miłowaniu i bliźni. Ludzi, którzy mają w sobie tyle jakiejś takiej szaleńczej pychy, że przedstawiają się jako mistrzowie kochania innych, niemalże wynalazcy miłości bliźniego, ale w każdym razie wielcy specjaliści od miłowania bliźniego, mający w tym względzie nad innymi ogromną przewagę. Czy pan jako człowiek bardzo wrażliwy, chcący naprawdę zrozumieć innych ludzi i chcący, pragnący pokoju, jest w stanie, że tak powiem, zdzierżyć napór tej przewrotności, tej niesłychanej pychy ludzi, którzy próbują górować nad panem miłością, nie bacząc na to, że pomordowali z tej miłości miliony ludzi, ale już zostawiając tą potworną gołosłowność tych deklaracji, ale że w ogóle śmią takiej pychy się, taką pychą objawiać, że oto są mistrzami miłości. Jak pan się z tym czuje? Wie pan, znowu podchwytliwe pan pytanie zadaje, w pewien sposób definiując to pole, w którym się poruszamy. Po pierwsze powiedziałbym, że ja nie jestem takim dobrodusznym, wie pan, naiwnym, głupim jasiem, co to tam myśli, że wszyscy tak naprawdę są dobrzy i musimy ze sobą rozmawiać i będzie wszystko pięknie i wspaniale, bynajmniej.
Nie uważam po pierwsze, że w ogóle należy rozmawiać z każdym, że są ludzie, z którymi rozmowa rzeczywiście nie ma sensu, ponieważ rozmowa ich po prostu nie interesuje. I oni nie chcą rozmawiać, tylko chcą mówić to, co sami myślą i najchętniej, żeby nikt im w tym nie przeszkadzał i nie przystępują do dialogu po to, żeby w jakiś sposób, nie wiem, znaleźć się po tej rozmowie w jakimś innym punkcie niż kiedy do niej przystępowali, tylko właśnie za wszelką cenę chcą ten swój punkt utwardzić i się w nim okopać. I z takimi ludźmi rzeczywiście nie ma sensu rozmawiać. Rozmowa ma sens wtedy, kiedy po drugiej stronie ma pan kogoś, kto choć się od pana też różni, to w każdym razie jest jakoś ciekaw tej różnicy, jest gotów ją sproblematyzować, jest gotów też sproblematyzować własne stanowisko, siebie sproblematyzować, etc. No to jest wtedy rzeczywiście jakaś rozmowa, która jest ciekawa i czemuś służy. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście wszystko to, co pan powiedział, to są okoliczności, które budzą mój sprzeciw i moją irytację. I uważam w ogóle, że poziom uroszczeń ze strony przedstawicieli Kościoła katolickiego jest gigantyczny i też stopień, powiedziałbym, kodowania, któremu podlegamy wszyscy poprzez, znaczy nie wszyscy, ale znaczna część mieszkańców i mieszkanek tego kraju podlega poprzez indoktrynację od najmłodszych lat, bardzo przemyślnie prowadzoną, psychologicznie przemyślaną indoktrynację, która powoduje, że często nawet ludzie w wieku już dojrzałym, którzy w sposób świadomy identyfikują się jako jak najdalsi od katolicyzmu i kościoła, w różnych sytuacjach granicznych czują się po prostu związani tym dyskursem, tą symboliką, bo to tak pracuje na poczuciu winy, na lęku przed pewnymi sprawami ostatecznymi, że naprawdę w najbardziej zaskakujących okolicznościach to się potrafi uaktywnić, jak się zostanie w ten sposób zakodowanym za najmłodszych lat. Wie pan, myślę, że takie rzeczy jak spowiedź na przykład w wieku lat 8 czy 9 po prostu powinny być zakazane. To znaczy to powinno być zakazane, nie powinniśmy narażać dzieci na kontakt z tego rodzaju sytuacją, bo to jest po prostu dla ich psychologii i dla ich psychiki dewastujące doświadczenie i mnóstwo ludzi ma takie traumatyczne wspomnienia z tej pierwszej spowiedzi, ja zresztą też mam takie, wspomnienia. Także w sensie pewnego programu politycznego zdecydowanie jestem zwolennikiem dehegemonizacji Kościoła katolickiego i też w różnych moich tekstach i w różnych moich audycjach w sposób bardzo krytyczny i wyrazisty się na temat tej instytucji wypowiadam. Zresztą to też jest często zarzut pod moim adresem kierowany, że niby tu jestem taki dialogiczny, a w odniesieniu do Kościoła jednak mam bardzo wyraziste, krytyczne zdanie. No więc dialogiczność nie zakłada, że ma pan rezygnować ze swoich przekonań. Ja się staram tylko, żeby nie obrażać i nie deprecjonować jakichś osób, dla których coś takiego może być na przykład bardzo ważne i które się z tym czują bardzo istotnie związane, a raczej koncentrować się na krytyce pewnych mechanizmów, które w obrębie tej instytucji działają i też pewnej sytuacji, powiedziałbym właśnie społeczno-politycznej, która powoduje, że instytucja głosząca przekonania nie poparte żadną wiedzą, to znaczy takie, które są umocowane wyłącznie w pewnej mitologii, a nie w, nie wiem, psychologii, socjologii, nie wiem, medycynie, biologii, wiedzy o świecie i tak dalej, a zarazem pretendują do obsługi tych obszarów, to znaczy są tezami z poziomu psychologii, socjologii, medycyny często, biologii i tak dalej, żeby instytucja, która głosi mitologię, a jakby przedstawia ją jako niemitologię, no nie miała wpływu na kształt życia publicznego czy społecznego taki, jak ma dzisiaj. Więc tutaj absolutnie tak uważam i zgadzam się. Co więcej, sądzę też, że powinna jakaś zewnętrzna instytucja
zająć się sprawami seksualnych skandali w Kościele, że nie sam Kościół powinien te sprawy rozwiązywać, tylko organy ścigania świeckiego państwa powinny się tym zająć i solidnie te wszystkie archiwa, które tam są, przejrzeć po prostu, nie pytając nikogo o zgodę. Co nie zmienia faktu, że jak powiadam, nie neguję, no chyba nikt, kto zna na przykład historię kultury zachodniej, nie będzie negował tego, że chrześcijaństwo jest też nośnikiem pewnego potencjału kulturowego, pewnej konstruktywnej siły kulturotwórczej, że wiele w funkcjonowanie tej kultury i cywilizacji wniosło i że samo też ma wiele niezwykle inspirujących i ciekawych aspektów. Jednym z moich ulubionych myślicieli jest na przykład francuski antropolog René Girard, który dokonuje niezwykle interesującej interpretacji chrześcijaństwa, takiej zupełnie jakby poza kontekstem religijnym, a zarazem pokazującym pewną funkcję społeczną istotną, którą chrześcijaństwo spełnia, czy którą teksty ewangeliczne spełniają. I też nikt chyba, kto trochę też zna tą rzeczywistość funkcjonowania Kościoła katolickiego, nie będzie negował, że też jest tam mnóstwo ludzi, którzy w sposób niezwykle zaangażowany i szczery wykonują jakąś pracę, której nikt za bardzo wykonywać nie chce. No i to też jest jakieś oblicze tego kościoła. I też są tam ludzie, z którymi da się ciekawie rozmawiać i którzy wcale nie zachowują się jak polski episkopat, tylko zupełnie inaczej. Więc no, wie pan, no, pan też rozmawia z osobami z wewnątrz kościoła. Niektórzy nawet mówili mi, że pan jest bardzo miły i pana bardzo lubią. Więc tak, tak, księża, słyszałem tak od księży. Ja mam nawet jednego księdza przyjaciela, ale nie będę mówił przykrości i nie będę mówił, kto to jest. Więcej mam byłych księży, przyjaciół, muszę przyznać. Panie redaktorze, to wszystko jest bardzo interesujące. Ja bym powiedział, że pan jest kimś w rodzaju kryptoprotestanta, ale to tak zachowam może tą hipotezę dla siebie, ponieważ zostały 3 minuty, które chciałbym, żeby naprawdę były tylko dla pana. Proszę powiedzieć to, co chciałby pan słuchaczom powiedzieć, pamiętając, że wielu z nich będzie słuchać tego programu nawet po latach. No, nie wiem, czy wie pan, jak pojawia się taka możliwość, żeby proszę teraz mówić, to od razu nie wiadomo, co mówić, chociaż wcześniej było wiadomo, ale myślę, że no jakoś chyba w tej rozmowie się starałem zaprezentować taką perspektywę, która jest mi bliska, która jest pewną perspektywą, powiedziałbym, jaką wyniosłem ze studiów filozoficznych i z pewnej formacji filozoficznej właśnie. Jest taką postawą pewnego sceptycyzmu, pewnego dystansu, takiego poczucia nieoczywistości, taką postawą poddawania, czy pewnym nawykiem raczej poddawania refleksji nawet tych najbardziej z pozoru oczywistych i takich narzucających się postaw i sposobów myślenia. Sądzę, że w ogóle żyjemy w takim momencie, czy w takiej epoce, która refleksji jest nieprzychylna, która się spełnia raczej właśnie w odruchach, w emocjach, w konflikcie, że to całe środowisko także, to internetowo, takie facebookowo, twitterowe zwłaszcza, jest właśnie środowiskiem, które żeruje w jakimś sensie na naszych emocjach, które zarabia w sensie jak najściślejszym na konflikcie i w tym sensie konflikt podsyca i też zarabia na tym, że się stajemy coraz mniej refleksyjni, że coraz szybciej pewne decyzje podejmujemy, coraz szybciej dajemy albo like, albo nie like, albo lubię, albo mnie to wkurwia, przepraszam za określenie, albo tego nie lubię. Wszystko na emocjach, wszystko na zero-jedynkowym, binarnym podziale, albo tak, albo nie, czarne, białe, etc., etc. I myślę, że to jest bardzo na dłuższą metę
toksyczne środowisko, że to nikomu w gruncie rzeczy nie sprzyja, tylko raczej nam szkodzi. I powiadam, to nie jest tak, że ja tutaj jakimś przychodzę programem odnowy społecznej, wzywam wszystkich, żebyśmy teraz porzucili spory i antagonizmy i złapali się za ręce, tylko mam jednak głębokie przekonanie, może to jest takie, wie pan, rezyduum jeszcze z postoświeceniowe jakieś, że jednak nie mamy innego narzędzia aniżeli rozmowa, nie mamy innego narzędzia aniżeli argumentacja, racjonalna argumentacja i wspólne dochodzenie do jakiegoś konsensusu w odniesieniu do siebie i świata. Jeżeli tego nie będziemy robić, to po prostu się pozabijamy w pewnym momencie. To będzie jakaś jedna wielka sieczka, a jako człowiek, który zawsze był mikrych rozmiarów i raczej nadrabiał retoryką, a nie był zdolny do konfrontacji fizycznych, po prostu wolę rozmowę aniżeli sieczkę i myślę, że nie tylko ja i że jest nas wielu, którzy jednak wolą rozmowę niż sieczkę. Drodzy Państwo, gościem dzisiejszej, jak sądzę, bardzo interesującej audycji w programie Radio Reset Obywatelski, w programie Mondrale, był pan redaktor Tomasz Stawiszyński, obecnie przede bardzo wszystkim z Tok FM-u. Serdecznie dziękuję za poświęcony nam czas, za udział w programie. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję do zobaczenia za tydzień. Bardzo dziękuję panu, panie profesorze, za zaproszenie. Państwu też za to, że byliście z nami. Dziękuję. Dziękuję. Reset Obywatelski.